Dzień dobry, witam się z Wami. Słuchajcie, zaczynamy od tego, że jestem dzisiaj na razie sama z Emiłką w domu. Jurka na razie nie ma, pojechał coś do pracy załatwić, ale już powinien niedługo przyjść. A ja w międzyczasie chciałam poruszyć tutaj dwa tematy. Pierwszy temat jest taki, że filmy będą się teraz pojawiały raczej co 3 dni, aniżeli co 2 dni. Ze względu na to, że regularnie już dostałam pracę, raz w tygodniu będę ekstra miała dom, więc ten jeden dzień w tygodniu mi odpadnie na nagrywanie, na jakieś montaże. Także już będą co 3 dni. Jeżeli będę miała jakiś wolniejszy czas, no to będą się pojawiały co 2 dni, aczkolwiek zostajemy póki co przy tych 3 dniach. I tak, wczoraj byłam w Lidlu, chciałam Wam pokazać, kupiłam taką posypkę Crispy Onion. I to jest smażona taka cebulka i nam z Polski ją kiedyś ktoś przywiózł z jakiejś chyba stacji, była na jakiejś stacji była kupiona i bardzo mi smakowała i tutaj też w Lidlu znalazłam. I na przykład na hot dogi, na hamburgery, dzisiaj rano jajecznicę nią posypywałam, wczoraj bagle, pyszne to jest, także polecam Wam. A słuchajcie, jeszcze jeden temat chciałam poruszyć tak na szybko, kwestia strajków rolników, które odbywają się teraz w Europie. Dopiero 2 czy 3 dni temu zobaczyłam te filmy na Facebooku, bo one mi się wcześniej, nie wiem dlaczego, w ogóle nie pokazywały i dopiero teraz zobaczyłam, co tam tak naprawdę się dzieje. W Polsce póki co jeszcze jest spokojnie, ale mam nadzieję, że wezmą przykład z innych krajów europejskich i dojdzie do tego samego, co i we Francji, i na przykład w Niemczech. Jeżeli mieszkacie w tych krajach, bo wiem, że dziewczyny z Niemiec mnie oglądają, to dajcie mi znać, czy... No czy jest, no na pewno jest tak, ale czy widziałyście to na własne oczy? Ja pochodzę z rodziny rolniczej. Mój tata jest rolnikiem i do tej pory uprawia ziemię, także ja jak najbardziej trzymam za nich kciuki, kibicuję im. Wiem, że to jest ciężki kawałek chleba i na pewno zasługują na więcej niż to, co im proponują teraz. Także mam nadzieję, że uda mi się po prostu to wszystko wywalczyć, ale tak jak mówię, co dzieje się w innych krajach Unii Europejskiej, no to dla mnie to jest po prostu dla mnie wielkie, gromkie brawa. I tak, i tyle. Dobra, zaczynamy dzień. Zjadłyśmy po śniadaniu z Emilką lody, to teraz pora zacząć zrobić jakiś obiad. Emila chce nuggetsy, żebym zrobiła, ale ja to tak średnio jestem za tym, wolałabym, żeby zjadła coś zdrowego. A później, nie wiem, gdzieś pojedziemy sobie, na pewno nie będziemy dzisiaj w domu siedziały, bo ładna pogoda się zapowiada, tylko no niech ten mój mąż w końcu wróci do domu. Zobaczcie, chciałam Wam pokazać tutaj właśnie te zdjęcia, jak wiszą na sklepie te zakradzieże. Poszłam sobie teraz do 7-Eleven, bo jestem sama. Jurek wziął Emilkę gdzieś tam do sklepu, żeby kupiła sobie flamastry. Jak pomyślałam sobie, że chyba poruszę teraz temat o moich ustach, bo czasami dostaję takie komentarze, że co ja zrobiłam z moimi ustami i w ogóle kto mi to zrobił, to jeszcze są komentarze ok, ale były też takie dwa bardzo obraźliwe, które usunęłam i to były dwa jedyne komentarze, które usunęłam podczas tego, jak pół roku nagrywam, to naprawdę nie ma w ogóle czegoś takiego, żeby ktoś był niemiły i co dla mnie jest takie trochę dobiłym zaskoczeniem póki co, bo ten kanał jeszcze nie jest duży, dużo osób właśnie na mnie jeszcze nie trafia, więc może też dlatego. Ale jeżeli chodzi o moje usta, no to tak w skrócie Wam powiem, że łącznie w nich miałam 3,5 ml kwasu, a więc to jest bardzo dużo i to było zrobione w ciągu mniej więcej przeciągu półtorej roku chyba. Pierwszy raz jak je zrobiłam, no to było we wrześniu mniej więcej 20 roku, tak gdzieś i był mililitr, później dołożyłam sobie po tygodniu pół, bo mi się nie podobało, od razu jak pani mi zrobiła, to był taki kaczy dziób, w ogóle poszłam do niej, znalazłam ją na Instagramie, nie sprawdziłam za dobrze i zdjęcia na Instagramie już mi się nie podobały, ale było tam jedno zdjęcie, które uważałam, że jest ładne i że te usta wyglądały w miarę naturalnie, jeżeli wiecie, coś sztucznego można nazwać naturalnym. I poszłam do niej powiedzieć to, że ja chcę, żeby to były właśnie takie usta naturalne. No niestety nie wyszło, pani już sama sobą była jakby antyreklamą tych wszystkich zabiegów, które ona wykonuje, bo jestem pewna, że robiła też botoks sama na sobie, co nie powinna robić, bo nawet jeżeli lekarz, to powinien iść do innego lekarza, robić takie rzeczy, ale
ale dobra, poszłam do niej i tak jak mówię, bułka czy dziób. Poszłam po tygodniu gdzieś mniej więcej poprawić. Myślałam, że to coś pomoże. Niestety nie pomogło. I to było we wrześniu, później na wiosnę znalazłam inną kobietę, bo to mi się dalej nie podobało i ona powiedziała, że tego się nie da tak dobrze poprawić, musiałabym te usta rozpuścić. Ja nie chciałam rozpuścić, więc zrobiła co mogła. No i wtedy nawet mi się podobało przez jakiś czas i później w październiku znowu zdecydowałam, że sobie dołożę 1 ml i to był ostatni raz, kiedy je robiłam. I to było, wiecie, ponad 2 lata temu, bo ostatnim razem je robiłam w październiku 2021 roku, czyli zobaczcie, ile czasu mam jeszcze ten kwas i on mi się trzyma. No i czekam, aż mi się wypłucze, bo ja wiem, jak to wygląda, ale tak jak mówię, ja z tym nic nie zrobię, nie chcę go rozpuszczać, bo no bo się tego boję, a poza tym też już jakby tyle to czasu mam, że jestem przyzwyczajona do mojego wyglądu, jestem do nich przyzwyczajona, niestety, mimo że one mi się nie podobają w ogóle, no to... To ja już, wiecie, to jest jakby już taka część mnie. Nie chcę takiej drastycznej zmiany też może, żeby je rozpuścić. Wolę, żeby to tak z czasem powoli samo się rozpuszczało i opuściło moje ciało. A jeśli mam być szczera, czy zrobiłabym to znowu, to nie wiem, myślę, że nie, aczkolwiek nie powiem na pewno, że nie. Jeżeli miałabym się podjąć jeszcze raz tego, to na pewno po czasie, kiedy absolutnie kwasu już bym nie miała w nich i też zrobiłabym sobie dobry research, ale tutaj, jeżeli chodzi o tą medycynę estetyczną, to jest bardzo ciężko znaleźć kogoś, kto dobrze takie zabiegi robi i ja nie będę Wam tutaj żadnych takich zdjęć podlinkowywała i w ogóle, ale no to widać już po mnie ogólnie, na przykład po moich ustach, ale tak patrząc na te profile w Polsce, to dużo ładniejsze są chociażby właśnie usta, czy nie wiem, czy botox ogólnie, według mnie przynajmniej. Nawet w ogóle tutaj nie są aż tak popularne, chcę Wam powiedzieć, usta robione na płasko. Bardziej to są te takie kacze dzióbki wszędzie, każdy lekarz Wam raczej zrobi to, aniżeli usta na płasko, a usta na płasko znowu też no, nie wyglądają naturalnie, bo widać, że tam jest to takie, wiecie, przyciśnięte tutaj. Mi się to też nie podoba i nie podobają mi się żadne, ani takie, także to jest moje zdanie. A każdy ma prawo mieć swoje i dobra, i mam nadzieję, że rozwiałam ten temat i to, że komuś się nie podobają moje, no to trudno, mi też się nie podobają, ale wiecie, muszę z tym żyć póki co. Już tak jak mówię, ponad 2 lata się rozpuszcza, jeszcze z rok i pewnie go nie będzie, bo już widzę, że coraz mniej mi go zostało, ale ptaszki ćwierkają, za to ładnie. Jeszcze Wam powiem tak w skrócie, że mam 2 tatuaże, których bardzo żałuję i może kiedyś dojrzeję do tej decyzji, żeby je usunąć laserowo, chociaż ten duży, który tutaj mam, to jest bez i jego zrobiłam nie tak dawno temu, bo chyba gdzieś 2 lata temu i tatuaż z psem zawsze był moim marzeniem, ale był takim malutkim marzeniem, czyli taki chciałam, żeby był. Wtedy tatuażysta mi powiedział, że on nie zrobi mi takiego malutkiego, bo to będzie źle wyglądało i tak dalej, że to się zleje. Więc zrobił mi ten duży, wcześniej zrobiłam sobie jeszcze ten, mam taki znak nieskończoności, który ma już gdzieś, nie wiem, 12 lat, gdzieś na początku jak do Stanów przyleciałam, był właśnie na to taki trend i w tamtym czasie jak go robiłam, to robiło go też 3 inne dziewczyny u tatuażysty, także wiecie, była na co moda, ale no są i uważam, że to są błędy mojej młodości i może kiedyś się odważę, żeby je usunąć, bo nie chciałabym chodzić z nimi chyba jednak do końca życia. Tak jak idę do pracy i na przykład sprzątać i ten nowy dom sprzątałam, to zakładałam bluzkę z długimi rękawami, żeby ktoś tego nie widział, bo nie wiem dlaczego, ale no wstydzę się po prostu. Także no, tak to jest. Co jeszcze? Chyba tyle. A jeszcze brwi permanentne, jeżeli chodzi, to też żałuję, że zrobiłam. W ogóle, wiecie, takie zabiegi to naprawdę czasami, mimo że się przemyśluje, myśli się nad tym długo, czasami, tak jak nad brwiami, ja myślałam bardzo długo, ale teraz kolejny raz już bym nie zrobiła, ze względu na to, że one po pewnym czasie jednak ten barwnik mi się robi zielony, nie podoba mi się to i miałam je usuwać zeszłej jesieni, nie usunęłam i zrobię to pewnie na kolejną jesień, bo tak jak z panią rozmawiałam, to mówiła mi, żeby to robić jak będzie już tak zimno, nie w lecie. Okej. Okay. Rozgadałam się za dużo, no ale mam nadzieję, że Wam wszystko tak w skrócie powiedziałam, co ja o tym myślę i że
jak ktoś mnie zapyta, co ja zrobiłam z moimi ustami, że one aż tak źle wyglądają, to odsyłam do tego filmu i koniec. Robię coleslaw dla Jurka do pracy na następne kilka dni. Tutaj już mam dużo kapusty, szczotkowałam i jeszcze marchewkę starłam. I chciałam Wam pokazać zaraz, jakie składniki ja dodaję do sosu. Jeżeli dodajecie coś innego, to chętnie poczytam, co Wy, jak Wy robicie Wasz sos do tego. Może akurat coś ja bym sobie zmieniła, bo ja od długiego czasu, i to jest taki mój chyba, mój wymyślony przepis. Ale właśnie tak jak mówię, chętnie bym się dowiedziała, co Wy dodajecie. Mało co mi miód nie spadł, słoik, widziałaś? Uratowałam. I to jeszcze z Polski, od mojego taty z Pasieki. Dobra, odwrócę tutaj kamerkę, Wam pokażę moje składniki tajemne. Tutaj mam już majonez i śmietanę razem zmieszaną. I teraz tak, ja dodaję odrobinkę octu. Tak mniej więcej, później jeszcze sobie będę doprawiała pieprz oczywiście. Chrzan, tutaj mam taki ze słoika, polski chrzan, tarty, on jest bardzo mocny. Jako że to będzie jeść tylko Jurek, to damy mu tyle. Później musztarda. Prymat, sarepska, tak troszeczkę, bo też jest pikantna. Ale dla osłody tutaj właśnie mam miód od mojego taty z Pasieki. Trochę miodu. Taką część mniej więcej. I teraz będę to miksowała. I tak mniej więcej wygląda sos do coleslaw. Ja już soli nie dodaję, bo majonez jest słony, więc myślę, że to będzie wystarczająco. Dajcie znać, jak Wy robicie swój sos, może coś nowego. To chętnie bym testowała, ale no mówię, ten jest bardzo dobry. Chrzan, musztarda, miód i ocet. I pieprz. Emily też robi lunch do szkoły już drugi raz, nie? Robimy podejście. Every day. Zobaczymy, jak będzie. Popatrzcie, truskawka jako olbrzymie. I said I want the strawberry. Chcesz teraz? Ona tak lubi truskawkę. Tą dużą? Mm-hmm. Przykroić ją? Yeah, and let me have those two pieces. Okej, ona tak lubi, ja nie lubię, bo one są teraz takie twarde, niedobre. Te są niby sprowadzane z Florydy, ale zobaczcie, kolor wyglądają w ogóle, wiecie. To one są w ogóle bez smaku, jak dla mnie. Ale daję jej owoce, malinę, truskawki, tam co kupię, oh my god. Dobra, to nic, to się zmywa. My zawsze, jeżeli chodzi o truskawki, czy takie owoce sezonowe, to zawsze jak się pojawiają, to jeździmy na pola tutaj zrywać sobie sami, czy na truskawki, na maliny, na borówkę amerykańską, cokolwiek. I zawsze mrozimy i na jakiś tam czas mamy, ale teraz poszło nam chyba ostatnie opakowanie, wyjęłam w grudniu gdzieś truskawek. Także teraz pozostało nam czekać do... Kiedy tam znowu będą? Zbieraj markery i idziemy się kąpać. Aha, idziesz się kąpać. Emilka maluje. Awokado to jest, nie? Awokado. Dobra. I lunch mojego dziecka do szkoły. Gotowy. Posprzątałam dzisiaj troszeczkę moją półkę z książkami i tak na szybko postaram się Wam coś powiedzieć na temat true crime, polskich spraw, które ja lubię słuchać, ale w międzyczasie jeszcze pierwsze co to książka Kobiety, które zabijały. Niestety żadnej Polki tutaj nie ma, chociaż na pewno nie jedna. Tak jak znam historię, wpisałaby się tutaj doskonale do tej tematyki, niestety nie ma, ale tak, przeczytałam 13 rozdziałów, zostało mi się jeszcze 28 chyba historii, więc zostawiam ją tutaj, nie, 38. Zostawiam ją tutaj na wierzchu i będę do niej wracała wieczorami sobie po jednym rozdziale. Takie mam postanowienie, że będę doczytywała. I słuchajcie, teraz historię, kanały True Crime polskie i nie... Polskie, w języku polskim, bo ja słucham tylko po polsku. Wam polecę i jeżeli jakiegoś kanału tutaj nie wymienię, to dajcie znać, jakie Wy słuchacie, bo ja chętnie też sobie poprzeglądam, bo ja bardzo lubię, nie wiem dlaczego, ale u mnie nie ma ani dnia, żebym jakiegoś sobie nie włączyła podcastu kryminalnego. Oczywiście nie przy dziecku, także jeżeli nawet, nie wiem, gotuję cokolwiek, wiecie, ja nawet idę pod prysznic, to sobie coś takiego włączam. Więc tak, moim oczywiście pierwszym numerem jeden, zawsze to mówię, jest Olga Herring, dla mnie to jest moja królowa, jeżeli chodzi o true crime polski, później Tropiciele zbrodni, później też bardzo lubię Kryminalnie na taśmach, Kryminatorium,
jeżeli chodzi o polskie zbrodnie. Później też mogę powiedzieć szept Hanki, tylko że ona polskich historii nie nagrywa, polskich spraw. Zbrodnie zapomniane też słucham, ale czy tak bardzo lubię, to tak średnio, ale słucham. Szkic kryminalny, bardzo Wam polecam. Jeżeli jeszcze nie znacie tego kanału, to koniecznie sobie go sprawdźcie. Tam są tylko polskie historie. Teraz chyba dziewczyna zaczęła serię z różnych województw, tak mi się wydaje, już był jeden odcinek. Następnie Aga Rojek, to już są u niej też sprawy zagraniczne. Pan od Kryminału, nowy kanał, jestem z nim od pierwszego odcinka, kiedy miał jeszcze kilka dosłownie widzów, mi się jego kanał wyświetlił, a teraz to już jest chyba kilka czy kilkanaście tysięcy. Także tak, co jeszcze bym chciała Wam powiedzieć? Aha, oczywiście Justyna Mazur-Kudelska, słucham ją, aczkolwiek ona jakoś, nie wiem dlaczego, no tak do końca mi nie pasuje, ale słucham, wiecie, każdy ma swój gust. Czasami sposób wypowiadania ktoś za bardzo tak wiecie, wymawia i to już Wam przeszkadza w odbiorze i mi też coś akurat tutaj przeszkadza. Nie wiem co dokładnie, ale słucham Justyny, nie powiem, robi bardzo dobrą robotę. Na pewno jest jedną chyba według mnie taką tą główną prekursorką tych kanałów True Crime, jeżeli chodzi o Polskę. No i tyle, tak mi się wydaje z tych, a jeszcze wiecie co odkryłam niedawno, ale nie wiem czy teraz znajdę szybko w moich tutaj subskrypcjach Kezu Vlog, jakoś tak on się nazywa i to dosłownie kilka dni temu i mam dużo do nadrobienia u niego. Chyba tak, Kezu Vlog, jakoś tak, już teraz nie znajdę, bo tego za dużo jest. Ale jeżeli jakichś kanałów tutaj nie wymieniłam, a Wy na przykład słuchacie i chcielibyście się podzielić, to dajcie znać, ja chętnie sobie sprawdzę i może też akurat jeszcze przy okazji ktoś inny w komentarzach skorzysta. A tutaj mam książki, które jutro zawiozę do oddania. Znaczy to jest taka publiczna jakby biblioteczka, pod domem ktoś sobie zrobił taką budkę i tam możemy zanieść książki, możemy sobie książki jakieś wziąć do domu i ja jutro właśnie te zawiozę i zrobiło mi się trochę miejsca na półce, ale będę musiała jeszcze dużo, dużo więcej przejrzeć, tylko wiem, że oni tam nie wezmą na raz więcej niż 10, bo nie ma miejsca. Także zaczniemy od tych. As the chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine. Chciałam Wam sprzedać taki patent, który poleciła mi jedna dziewczyna w komentarzach, a mianowicie picie kolagenu z mlekiem i naprawdę to pomaga i nie czuć tego smaku. Ja jeszcze dodawałam sobie kakao, teraz niestety nie mam, ale jest okej, okay, naprawdę działa, pomaga. A jeszcze jak obok mam odpalone tutaj olejki eteryczne, to już w ogóle pachnie mi tutaj jaśminem. Dzisiaj chciałabym tak szybko jakoś coś podsumować, bo dzisiejszy film to w ogóle taka spowiedź mi troszeczkę wyszła, ale czuję się z tym dobrze. Jerzy idzie. Że opowiedziałam to. Hej, Juruś. Co opowiedziałaś? Opowiedziałam o moich ustach. Co się stało z moimi ustami dzisiaj? Co się dzisiaj stało? Nie, dzisiaj nic się nie stało, ale w ogóle co się stało opowiedziałam, dlaczego tak wyglądają, bo parę osób się mnie pytało. Więc poruszyłam dzisiaj ten temat. No i tyle. Zbieramy się do spania. Zbieramy się do spania, ja dzisiaj miałam włosy umyć, ale była taka zimna woda, weszłam pod prysznic, już cała ciepła woda była wykorzystana, więc od razu wyskoczyłam z tego, że jutro rano będę myła. No, ale dobra, to nic. I jeszcze ogólnie, ojejku, dobra, ja już dzisiaj więcej tematów takich nie będę poruszała, bo to jest i tak już taki dzisiaj ten film przegadany, ale wiecie co? Zainstalowałam sobie znowu aplikację Timu i będę robiła zamówienie. Jedna pani tutaj w komentarzach mi powiedziała, za co dziękuję, że są ten fartuch, który ja mam, że jest dostępny też na Timu i sprawdziłam i faktycznie wygląda identycznie jak ten, który ja zamówiłam z Romui, tylko że jest tańszy na Timu, plus jeszcze jakieś kupony, to na pewno dużo taniej by wychodził, ale
Znalazłam bardzo podobny i pisze, że to jest 100% bawełna i kosztuje tylko $12 i jeszcze pewnie jakieś kupony znajdę, więc sobie go zamówię na próbę. I też Emilce balony, bo jej się marzy Elsa na urodziny, czyli kraina... Jak to się mówi? Kraina śnieżna? Kraina lodu. Kraina lodu. Właśnie cała... Widzicie, ja już dzisiaj chyba w ogóle moje myślenie jest włączone. Ale po prostu chcę mieć motyw przewodni właśnie krainy czarów na swoje urodziny. I też jakieś gumki, coś tam jeszcze powybierałam i tyle. Będę też na tygodniu, bądź za 2 tygodnie piekła bezę znowu. Będę chciała zrobić przepis, bo parę osób dołączyło po tym ostatnim filmie, gdzie nagrywałam, jak robię pieróg biłgorajski. I mam nadzieję, że nie dlatego, że myślicie, że tutaj jest kanał kulinarny, bo nie jest, ale żeby raz na jakiś czas coś się pokazało, to będę coś robiła i bezę. Mówiłam, że fajnie mi też było, bo Edytka, pozdrawiam, bo ona czasami na pewno mnie ogląda, zrobiła też bezę i otagowała mnie na Instagramie z mojego filmu, właśnie jak piekłam tą... Ostatnim razem to było na święta, czy jakoś później jeszcze chyba robiłam tą bezę i jej beza tak fajnie wyglądała, że bardzo mi było miło. Dobra, śmiej sobie, Jurka. Zbieramy się do spania. Życzymy Wam pięknej nocy, dobrego dnia. W następnym filmie widzimy się za 3 dni.